Dziś przygotowałem ciekawostki o Grubsonie i kolejny odcinek będzie, jak będzie 140 łapek, kolejny odcinek z ciekawostek i lecimy. Grubson, czyli... Masz i tańca, macie parka pod paprańca, który zaprasza do tańca. Hej, pod żadnym pozorem nie nosi te gańca. Złote kiety, bo woli nosić złote jajca. Grubson w pierwszej klasie liceum był zagrożony z 7 przedmiotów. Urywał się z lekcji, żeby z kolegami tworzyć piosenki. Twierdzi, że gdy nie miał ochoty, to po prostu nie szedł do szkoły. Przyznaje, że często urywał się z lekcji, ale czas na wagarach zawsze spędzał kreatywnie. Tworzyli z kolegami piosenki, czy też grywali w koszykówkę. Poza tym w liceum Grubson angażował się w różne szkolne wydarzenia. Był akustykiem na imprezach, a podczas uroczystości rapował lub śpiewał. Grubson nadrobił jednak szybko zaległości w pierwszej klasie liceum, a dokładniej zaliczył wszystko w ciągu kilkunastu dni. Utwór pod tytułem Dziennikarze. Najlepszy numer twój to na wzgórzu. Napisał ten utwór ze względu na męczące niektóre pytania. Kawałek ten miał ostrzec dziennikarzy, by ich nie zadawali. Grubson spotkał się kiedyś z zupełnie nieprzygotowanym dziennikarzem, który mieszał fakty. Przykładowo on nie wiedział, z których płyt pochodzą utwory, o których rozmawiali. Artysta był już mocno zniecierpliwiony, szczególnie gdy usłyszał deklarację, że dziennikarz uwielbia kawałek Na wzgórzu. Myślę, że nie muszę mówić, że prawidłowy tytuł brzmi Na szczycie. Po tym wydarzeniu Grubson stwierdził, że zakończy ten wywiad. Najpopularniejszy utwór Grubsona na YouTube pod tytułem Na szczycie miał nie wejść na płytę ORS. Stało się tak jednak za sprawą Rahima, który mocno nalegał i Grubson postanowił zgodzić się na dołączenie tej piosenki do płyty. Grubson uważa, że talent show w mediach są wyreżyserowane, a emocje sztuczne. Nie podoba mu się taka forma widowisk. Muzyk jest świadomy, że ma to pracować na wysoką oglądalność widowisk, ale uważa, że widzowie zobaczyliby chętnie naturalność i w końcu do niej przywykli. Według niego media za bardzo ogłupiają ludzi, zamiast pozwalać im się edukować i rozwijać. Grubson otrzymał kilkakrotnie propozycje jurorowania w talent shows, a jego utwór Mam Talent Show to odpowiedź odrzucająca te zaproszenia. Pseudonim artystyczny Grubson powstał ze względu na sylwetkę młodego twórcy, który dawniej był grubszy. Jego brat przebywający w Anglii napisał tak do artysty poprzez komunikator Gadu Gadu. Później inni ludzie ze środowiska również dorabiali końcówkę son i tak się przyjęło. Grubsonowi najlepiej muzycznie współpracuje się z jego przyjacielem BRK. Ważne jest to, czego dopiero dokonasz. Nie ma przeszkody, który byś nie pokonał. Mówię to ja i mówi to Tomasz. Na przekór tym, co chcą manipulować. Grubson uważa, że jest wielu utalentowanych muzyków na świecie, bardziej od niego samego, którzy jednak nie zostali zauważeni i żeby tak się stało, potrzeba do tego niestety pieniędzy, co jest straszną rzeczywistością. Twórca nie miał żadnych znajomości, a jego popularność zaczęła przybywać dzięki fanom, którzy udostępniali jego materiały w sieci. Grubson często używa zwrotu parchy, oznaczającego ludzi o ogromnym dystansie do ludzi, świata i samego siebie, lubiących muzykę i zabawę oraz przekazujących wartości typu miłość, szacunek i pokój. Po raz pierwszy określenia tego użył Bunio. Zleciało się parfo dwóch. Kto to taki? A to jest właśnie grube brzuch. W lutym 2012 roku Grubson wraz z Rahimem poprowadził wykład pod tytułem Od idei do sukcesu w ramach cyklu Młodzi Kulturalni w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości. Jesteśmy w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości, tuż po wykładzie, który prowadził profesor Rahim i profesor Grubson. Witajcie. Doktor Rahim Stein i profesor Grubson, tak. Grubsonowi zdarzyła się taka sytuacja, że żołnierz stacjonujący w Afganistanie poprosił go o pozwolenie puszczenia jego utworu pod tytułem Nowa Fala na swoim pogrzebie. Właśnie powróciła do mnie karta z reklamacji, także niedługo będziemy powracać do nagrywania pranków, geocachingu i tego typu filmików. Także pamiętajcie, że tak to będzie wyglądać, że w piątki będę właśnie wstawiał te filmy z tego typu, a we wtorki ciekawostki, jeżeli będziecie właśnie wbijać te łapki. Te progi łapek, także na razie. Bez kitu, kiedyś się tak żegnałem, zawsze pamiętam.